Hej, tu Robert Kubica z Orlen Team. Dzisiaj odpowiem Wam na kilka pytań, a na sam koniec to ja zadam pytanie innemu zawodnikowi Orlen Teamu. Pierwsze pytanie było mojego sportowego idola. Kiedy byłem mały, dorastałem, oczywiście zacząłem bardzo wcześnie jeździć różnymi pojazdami, gokartami. Dlatego podziwiałem różnych kierowców światowej klasy. Na pewno takimi osobami był Tommi Mäkinen, Carlos Sainz. A dlaczego rajdy? Ponieważ rajdy były bardziej dostępne w Polsce niż Formuła 1 w latach, w których dorastałem. Drugim pytaniem to jest bardziej chodziło o formę fizyczną. Jakie ćwiczenia nie lubię robić, a robię, ponieważ wiem, że jest ważne. Tak naprawdę nie przepadam za robieniem za dużo ćwiczeń. Oczywiście to jest trochę pół żartem, ale też trochę na serio. Ćwiczenia są bardzo ważne, forma fizyczna jest bardzo ważna, ponieważ pomaga nam się lepiej też czuć na co dzień. Nie tylko w sporcie, ale też do codziennego życia. Myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak mała ilość ćwiczeń może nam dużo zmienić też w życiu codziennym. Oczywiście jeśli chodzi o mój zawód, o kierowcę, to aspekt mentalny jest bardzo ważny. Te ćwiczenia czasami wydają się nieużyteczne, ale uwierzcie mi, są bardzo ważne, ponieważ połączenie prędkości w Formule 1 z koncentracją, z uwagą i z ułamkami sekund do podjęcia decyzji jest bardzo ważne. Dlatego te właśnie ćwiczenia mentalne czasami wydają się bardzo, bardzo długie, bardzo takie nie dające efektów, ale jak się jeździ bolidem, to naprawdę robią różnicę. Ostatnie pytanie chodzi o co by było, gdybym nie był kierowcą wyścigowym, w jakiej dyscyplinie chciałbym się spróbować. Myślę, że moja pasja do kolarstwa skłoniłaby się do tego, żebym spróbował kolarstwa, chociaż myślę, że nigdy w życiu nie byłbym na dobrym poziomie, ale oczywiście sport połączony z pasją to jest coś pięknego, dlatego spróbowałbym, ale myślę, że nie miałbym za rewelacyjnych wyników. A pytanie ode mnie skieruję do Kuby Przygońskiego. Skąd u niego się wzięła pasja do driftów, ponieważ jednak drift jest sportem mało popularnym, przynajmniej był, jak on zaczynał. Właśnie ciekawi mnie, skąd jego pasja właśnie do driftu.